Przestał pan odczuwać powołanie? Tak. Umarł mi ojciec kilka dni temu. Chciał, żebym był lekarzem. A kiedy umierał, powiedział, że już nie chce. Za co ty robisz? Sokista poszarpał mnie na dworcu. Nowy? Czy? Stefan. Witek. Co to? Polskie porozumienie pod jego szczerze. Jeżeli jeszcze raz zrobicie coś takiego, zawiadomię władzę. Pani pozwoli ze mną. Patrz, miesiąc temu nie zdążyłem tu na pociąg. Jakbym zdążył, to nie byłbym teraz z wami. Miał pan szczęście. Mógł pan nie zdążyć. Mogłem, mało brakowało. Przedstawię ci, to jest pan Długosz. Jakby pan czegoś potrzebował, to niech pan się do mnie zwróci. Co to, podanie paszport? Nie, to deklaracja partyjna. Oni mają rację. Jak się wstąpi do partii, to się łatwiej żyje. Bardzo ważne, z kim się odchodzi na chwilę na bok. Nie ma się być na Francji. A jak wrócisz, to ożeń się z córką członka biura politycznego. Bo nie chcę się mieszać ani w tamto, ani w to. Dlatego jestem lekarzem, że chcę odpowiadać za to, co robię i robić też sam. Co jest z wami? To nie zależy tylko od przypadku. Czasami myślę, że tak.